Yamaha, tworząc rodzinę fazerów, przyzwyczaiła nas do tego, że tworzyła bardzo dobre, uniwersalne, solidne motocykle. Jednak na te 5 minut przed zaśnięciem z całą pewnością nie myśleliście o fazerach. Teraz to się zmieniło, ponieważ rodzina fazerów odeszła na zasłużoną emeryturę, a jej miejsce zajęły tracery. Zapraszam Was na test Yamahy Tracer 700. Wszystko zaczęło się w 2014 roku od Yamahy MT-07, która była bardzo lekkim, żwawym, dynamicznym nakedem. Później na bazie 07 powstała XSR 700, którą także mieliśmy okazję jeździć w tamtym roku i także był to świetny, przyjemny, żwawy motocykl. Teraz w nasze ręce wpada uturystyczniona wersja tego nakeda, czyli Yamaha Tracer 700. Do dyspozycji mamy dokładnie ten sam dwucylindrowy, rzędowy silnik. W porównaniu do podstawowej wersji, czyli MT-07 Tracer urósł. Ten motocykl jest po prostu wyższy, mamy także wyżej zawieszone siedzenie, więc w przypadku, kiedy na MT-ku ja dotykałem całą stopą ziemi, tak tutaj już odrywam piętę. Dzięki temu nasza pozycja jest bardziej wyprostowana, a przede wszystkim mamy mniejszy kąt ugięcia kolan. A to sprawia, że w dłuższych podróżach Tracer jest dużo wygodniejszy niż MT-k. Wpływ na wygodę ma także cała sekcja motocykla, którą mamy z przodu, czyli czacha. W porównaniu do nakeda mamy tutaj bardzo... W zasadzie nie, wcale nie mamy tak mocno rozwiniętej tej czachy. Ta czacha po prostu się pojawiła, bardzo mocno urósł, natomiast bak. W tej chwili mieści on w sobie 18 litrów paliwa, a urósł tak także dlatego, aby wygodnie można było włożyć pod niego kolana, zaprzeć się, a także ta część owiewki będzie odpychała część wiatru. Ten motocykl jest naprawdę bardzo ładny. Moim zdaniem Tracer 700 jest dużo ładniejszy niż większy brat, czyli Tracer 900. Tutaj widzę dużo więcej nawiązań do sportowych modeli Yamahy. Ten przód jest bardzo fajnie, ładnie skrojony, bardzo agresywny. Fajnie wyprofilowana owiewka i te złowrogie małe lampy sprawiają świetne wrażenie wizualne i dają nam więcej osłony przed wiatrem niż MT-07 czy XSR, więc jest tutaj lepiej. Natomiast w momencie, kiedy wjedziemy na autostradę i będziemy chcieli szybko pojechać, to od razu poczujemy na sobie pęd wiatru. Po przekroczeniu 120-130 km na godzinę już czujemy to. Kiedy będziemy chcieli jeździć nieprzepisowo po polskich autostradach, to zwyczajnie nie będzie to przyjemne na tym motocyklu. Ja osobiście uważam, że ten motocykl świetnie nadaje się do turystyki szosowej, pod warunkiem, że poruszamy się na drogach międzymiastowych. Wtedy odczucia jazdy tym motocyklem są zupełnie inne. Co ciekawe, przednia szyba jest regulowana w zakresie 8 cm, możemy ją podnieść lub dać w dół. Kiedy jeździmy po mieście, możemy faktycznie zniżyć ją na sam dół, a kiedy wyjedziemy z miasta, jedynym słusznym ułożeniem tej szyby to jest właśnie maksymalne podniesienie jej do góry, ponieważ i tak ona jest bardzo niewielka, więc tylko delikatnie będzie odpychała ten wiatr. W trasie, kiedy jedziemy drogą międzymiastową, jest naprawdę dobrze. Do tego właśnie ten motocykl został stworzony, żeby czerpać frajdę z ciasnych zakrętów, z pięknych widoków, i także z przyspieszania po tych zakrętach. Dopóki nie odnajdziemy bardzo długiej prostej, to Tracer 700 cały czas będzie sprawiał nam frajdę. Frajda skończy się, kiedy właśnie na liczniku przekroczymy 140 km na godzinę. Ten motocykl nadal będzie się rozpędzał, ale z coraz większym oporem. Mi osobiście udało się rozpędzić do 193 na godzinę. Producent podaje prędkość maksymalną w okolicach 200 km na godzinę, jednak umówmy się, przyspieszanie powyżej 170 km na godzinę sprawia temu motocyklowi wyraźne trudności. Każdy kilometr wtedy odliczamy, że jedziemy kilometr szybciej. Tak było właśnie, jak rozpędziłem się do 180, manetka fur opól otwarta i tak patrzyłem, kilometr szybciej, za 2 minuty, kolejny kilometr szybciej. To już on, wiesz, on już dawno przestał przyspieszać, on się lekko rozpędzał. 74 konie i 68 Nm to są wartości, którymi dysponuje ta jednostka napędowa. Niestety silnik ma trochę cięższe zadanie do wykonania, ponieważ cała ta tracerowa zawartość w postaci owiewek wyższego motocykla, zupełnie innej tylnej sekcji i większej wygody tak naprawdę zaowocowała dodatkowym obciążeniem w postaci około 20 kg. To sprawia, że moglibyśmy pomyśleć, że Tracer już zupełnie nie będzie taki jak MT-k. I to jest błąd, ponieważ nadal ten silnik bardzo lubi się rozpędzać. Moc jest dostępna od dołu i wprawdzie nie ma jej może za dużo, ale do
prędkości autostradowych jest naprawdę dobrze. I bez większych problemów na pierwszym biegu zaczniemy taki motocykl wyrywać na koło. To jest bardzo fajna sprawa, że ten motocykl potrafi zapewnić nam poczucie, że jesteśmy szybkim bajkerem, że potrafimy dobrze jeździć i szybko jeździć. Wpływ ma na to właśnie silnik, zawieszenie oraz cała konstrukcja motocykla. Ten motocykl jest naprawdę jak na wersję turystyczną bardzo wąski, 198 kg. To wszystko sprawia, że w każdy jeden zakręt Tracer 700 odpowiednio wejdzie. Jeżeli tylko go o to poprosimy, on naprawdę będzie chciał się kłaść w te zakręty, będzie chciał z nich wychodzić. A w dodatku odpowiednia redukcja i dodanie gazu sprawi, że będziemy wychodzili z tych zakrętów prawie jak Valentino Rossi, a przynajmniej właśnie tak będzie nam się wydawało. Tracer po prostu chce nam dać jak najwięcej z siebie. To powinien być motocykl polecany dla wszystkich, którzy nie chcą łamać przepisów. Tak bardzo. Bo naprawdę zabawa przy niższych prędkościach na tym motocyklu potrafi dostarczyć nam wiele emocji. I za każdym razem, kiedy będziemy wsiadali na ten motocykl, tak naprawdę gęba nam się trochę uśmiechnie. A osoby, które zobaczą nas, jak latamy po mieście motocyklem turystycznym na jednym kole, pomyślą, że jesteśmy niezłymi wariatami. Tak jest właśnie Tracer 700. Motocykl szosowy, motocykl szosowo-turystyczny jednak z duszą dzieciaka. Takiego dzieciaka, który chce się cały czas bawić. Jeżeli podobają Ci się nasze filmy, to pamiętaj, aby zostawić komentarz, a także zaznaczyć subskrypcję. A przy subskrypcji masz taki mały, ładny dzwoneczek. I po jego zaznaczeniu będziesz dostawał informacje o tym, że pojawił się kolejny zajebisty film wprost od Motobandy. Tracer jak najbardziej pozwala nam na jazdę szosową, na jazdę bardzo spokojną szosową, wtedy włączy nam się tryb eko i on pali naprawdę niewiele. Przy 70 na godzinę, 70 paru na godzinę zapiętym szóstym biegu spalanie oscyluje w granicach 3 litrów. To jest naprawdę tyle co 125. Raz nawet mi pokazało 2,5-2,7. Najwięcej? 15. Ale średnie spalanie mimo to nie przekroczyło mnie 6 litrów. 6 litrów w momencie, kiedy manetkę traktowałem tylko w pozycji on, czyli cały czas otwartej, to i tak jest świetnym wynikiem, ponieważ mój motocykl pewnie by palił 8,5-9 litrów w tym momencie. On tylko 6. Więc jak dla mnie spalanie tutaj stanowi bardzo duży plus tego motocykla. Podobnie zresztą jak zawieszenie i układ hamulcowy. W tym motocyklu wszystko ze sobą współgra. Poza tym jednym rzeczą. Tym. To jest paskudne. Ten spornik kierownicy jest paskudny. To nie pasuje do siebie. Jeżeli szukacie maszyny, która ma być typowo szosowym motocyklem, dobrym na dalsze wyjazdy, ale głównie takimi zwykłymi drogami, bez zapuszczania się na nudne autostrady, bo na motocyklach naprawdę autostrady są mega nudne. Nie chcecie, żeby to była bardzo szybka turystyka, ale jednocześnie chcecie, aby ten motocykl był dynamiczny, to wydaje mi się, że Tracer 700 jest właśnie tym motocyklem. Szczególnie jeżeli latacie solo, ponieważ w momencie, kiedy zapakujemy się w dwie osoby z pełnym bagażem, to te 74 konie jest za małe. Jeżeli chodzi o wady tego motocykla, jest ich kilka i trzeba je wymienić. Ten motocykl jest bardzo lekki, waży 198 kg, przygotowany do jazdy, więc jest znacznie lżejszy niż Fazer 600. Ale to sprawia, że podczas jazdy z prędkościami maksymalnymi nie czujemy takiej stabilności, jak czuliśmy w przypadku Fazera. Kolejną wadą jest przednia szyba, którą bardzo szybko należy wymienić na większą, szerszą, jeżeli chcemy cieszyć się z pełnej turystyki. I wydech. Trzecia, moim zdaniem, bolączka tego motocykla, to też warto wymienić. Zmiana wydechu zmniejszy jeszcze masę, doda Ci trochę koni i polepszy brzmienie. Nie ma żadnych minusów, oprócz tego, że musisz zostawić 3800 w salonie. No to faktycznie, zero minus. Nie, no i przez to... O, jedyny minus, który będziesz miał, to minus na koncie. Tyle, więcej grzechów nie pamiętam. Tylko to. I to paskudztwo, co to jest tutaj. Pamiętajcie także o tym, że oprócz filmów posiadamy naszą stronę, a na niej sklep z ciuchami motocyklowymi, gdzie doradzamy Wam, jak się ubrać. I właśnie tam możecie pokazać swoje wsparcie, kupując te ubrania u nas. Najlepiej do tej pory jeździło mi się Kawasaki Versys 650, tą nową wersją. Bardzo dobrze mi się nią jeździło. Tracer 700 jest jeszcze o oczko fajniejszy. Jest żwawszy, fajniejszy wyświetlacz, ma tamten wyświetlacz, był słaby. Tu jest fajniejszy wyświetlacz, fajniej wygląda, jest żwawszy, ma fajne heble. Nie nurkuje tak bardzo przy hamowaniu jak Versys. Tracer 700 wygrywa.
to jest ważna rzecz, jeszcze te zawieszenie jest trochę twardsze niż w przypadku XSR 700, gdzie mi to bardzo przeszkadzało, że było takie miękkie, przy hamowaniu szczególnie. Tutaj nie mam tego efektu, że on aż tak bardzo nurkuje przy hamowaniu, także mi się to podoba. Podstawowa wersja motocykla kosztuje 34 900 zł i możemy sobie wybrać jeden z trzech kolorów. Czerwony, czarny i niebieski. Wersja bazowa nie posiada takich akcesoryjnych kufrów, jak jest w naszym przypadku. Tracer 700 jest tak naprawdę następcą FZ6, łowiewka. Chociaż jest od niego słabszy. Dużo bardziej zabawowy, ale ma dokładnie takie samo przeznaczenie. Czyli jazdę szosową. Nawet jeżeli jeździmy po mieście, przez cały rok po mieście, a od czasu do czasu chcemy sobie wylecieć gdzieś dalej, to jest nadal świetna maszyna. I w tym momencie Tracer 700 będzie się spisywał bardzo dobrze. Jeżeli lubimy jeździć dużo, jeżeli chcemy poczuć frajdę z tej jazdy, to jest ta maszyna.